jestem teraz jednorożcem, jednowarkoczcem. Cześć arbuzy, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj zobaczycie mnie w całkiem krótkich włosach. No może nie takich na chłopczyce, ale zobaczycie mnie w całkiem krótkich włosach i w całkiem nowym kolorze. Takim, którego jeszcze chyba nigdy nie miałam aż takiego. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Po tym pierwszym moim filmiku z peruką odezwała się jeszcze jedna do mnie firma. Tak, teraz będą peruki. Nie, no po prostu stwierdziłam, że czemu by nie testować i czemu by wam nie pokazywać. Zresztą zawsze takie coś przydaje się na przykład do jakichś cosplay, charakteryzacji. I jest całkiem fajne i mam nadzieję, że wam się też fajnie ogląda te filmy. Więc dzisiaj przychodzę do was z unboxingiem tym razem. Hair Hair, czyli peruki z firmy Hair Hair. Tak, i ona przychodzi w takim worku. No i jak już widzicie, to opakowanie pod względem tamtych wypada jak wypada. No, nie ma co tu się oszukiwać, tamte peruki po prostu były lepiej opakowane, a najlepiej była ta pierwsza w pięknym pudełku. No to jest taki zwykły worek jak z AliExpress. No ale cóż. I ta paczka z tej firmy szła po prostu pocztą, a tamte kurierem i szły o wiele szybciej. Pierwszy aspekt paczki mam już za sobą. Czas na odpakowywanie. A nie. Ej, no nie mogę przeciąć. Dobra, mogę. I zrobiłam trochę lipę. Ponieważ tu był taki woreczek. I po prostu peruka była w woreczku. Fakt, że to przecięłam, pomińmy. Niektórzy ludzie są upośledzeni, na przykład ja. Wybaczcie mi to. Więc peruka przychodzi w takim przeźroczystym woreczku, który zepsułam. I w środku mamy tradycyjnie czepek. Już mam tych czepków 5000. No i mamy samą perukę, która jest też w woreczku. No w sumie okej, jest bezpiecznie zapakowana. I jak widzicie, tu mamy metkę Hair Hair. Wow, so excited! O. Dobra, więc wyjmuję samą perukę, która jest króciusia. Jest w takim worku. A w tym momencie mój sąsiad, nie, to nawet nie jest mój sąsiad. Pewien pan na ulicy mieszka prawie tak po skosie naprzeciwko i słucha zapętlonych kanikuł od 2 godzin na całą głośność. Fantastycznie, prawda? Teraz trzeba będzie jakiś wystawić głośnik i puścić metal. Może się oduczy. Dobra. I peruka wygląda w ten sposób. Jak widzicie, włosy są tym razem proste, w końcu prosta peruka, prawda? I są bardzo miękkie, naprawdę. Nie pachnie jakoś sztucznie, mimo że to sztuczne włosy. I ona jest ombre, ma tutaj ciemny kolor, czarny, tak do połowy. I później jest zielona. I właśnie tak jak mówiłam w ostatnim filmie, jeżeli jest właśnie taki ciemny odrost, no to lepiej wygląda z ciemnym kolorem niż z takim jasnym. Oczywiście peruka jest lace front wig, czyli musimy zaraz uciąć tutaj tę koronkę. Bardzo ładny, mamy zaciski, możemy sobie do głowy dopasować. I w przypadku tej peruki mamy również 3 zaciski. No i teraz najważniejszy moment. Jestem mega podekscytowana, bo się zastanawiam, jak będę wyglądać w takiej długości, w takim kolorze. Ale najpierw muszę przyciąć tę siateczkę. Więc zabieram się za to. Syna jedynego. Osioł kaniku, teraz jest w gruzie wolność. Wielkiego. Niech żyje wolność. Wolność i swoboda. Niech żyje do baba. Niech żyje wolność. A teraz związuję włosy, tradycyjnie w warkocz, bo tak jest najlepiej. Zawiązuję. Uhu! Jestem teraz jednorożcem, jednowarkoczcem. No i tradycyjnie czas na skarpetę na głowę. Powiem wam, a właśnie, a propos czepków,
To powiem wam szczerze, że o wiele lepsze są takie czepki z kabaretki, bo to jest normalnie czepek z rajstopy. A są jeszcze takie czepki z kabaretki, takie po prostu no... czarne takie, które się przez głowę nakłada. I one są zdecydowanie lepsze, ponieważ skóra lepiej wtedy oddycha. I w ogóle wygodniej je się nosi w moim odczuciu. Także tradycyjnie głowa w dół. I naciągam. O Jezu! Muszę odnaleźć spinki i sobie peruczkę przypiąć. Jeden. Teraz, gdy już peruka jest mocno na głowie i już nic mi się tu nie odczepi i mogę nią machać i mogę nią wszystko. Dam za szczotkę. No i uczeszę sobie teraz moją perukę. Wow. Jak widzicie, ona jest asymetryczna również, tak jak i tamta. Teraz chyba taka moda na asymetryczne peruki jest. Jak? Ja się czuję jak pastel golf, albo nie wiem. Nie no, powiem wam, że ta peruka jest tumbler, soul tumbler. O! Nie wiem do końca, jak w niej wyglądam. Musicie ocenić. Ale wydaje mi się, że ona wyszczupla twarz przez ten kształt i przez to, że te końcówki są tutaj tak wywinięte. To, że wydaje się, że mam szczuplejszą twarz. Myślę, że po prostu ten, takie cięcie ogólnie właśnie wydłuża tak twarz i się staje bardziej pociągła. Znam się na tym... I ona z tyłu jest tutaj króciutka taka, jak widzicie. Nie ma tu żadnego garbu, nie ma nic. Powiem wam szczerze, że pierwszy raz mam tak ciemne, zielone włosy. Fajnie jest się zobaczyć w ogóle w takim kolorze, w takiej długości. Jakość włosów jest bardzo dobra, jest fajna, mięciutka, no jak widzicie, czeszę się je też bardzo, bardzo dobrze. Ale muszę standardowo spróbować mojego patentu z melonikiem, ponieważ tutaj jednak troszeczkę moja skóra się odcina. A jak założymy melonik, to sobie wypuszczę troszeczkę włosów na twarz. Wow! Nie, no powiem wam, że bardzo, bardzo fajnie się czuję w tej peruce. Jest ultra leciutka, milutka, nie przeszkadza. Zdecydowanie chyba jestem fanką krótkich peruk, ponieważ przy krótkich perukach nie czujemy takiego ciężaru, nie czujemy obciążenia włosów, włosy się tak też... no nie pocą, ponieważ no nie mamy tak dużo tych włosów. Długa peruka jest cięższa o wiele niż taka, no z racji tego, że po prostu tam jest o wiele więcej włosów użytych. Ten kolor podoba mi się, jest bardzo tumbler i na pewno mi się przyda w przyszłości. Wiem, że generalnie każdą perukę wychwalam. No może ja nie jestem jakimś guru w sprawie peruk, ale no jak sami widzicie, chyba wygląda na mnie fajnie, no nie wiem co uważacie. Starałam się po prostu wybrać takie peruki, które no będą mi pasować, jakoś to rozważałam. Nie brałam czegoś z kosmosu, nie brałam czegoś, w czym bym wyglądała dziwnie, tylko przypuszczałam, że właśnie będzie okej i że będę można w tym wyjść i myślę, że chyba wybrałam dobrze. A teraz czas na selfie! Że ja jestem jak najbardziej na tak. Myślę, że peruk teraz mi nie zabraknie na moje różne przebieranki i tak dalej. Będziecie mnie widzieć teraz w różnych odsłonach. Ja się z wami żegnam, piszcie jak się wam podobało, buziaki, pa!